Słuchajcie, ja myślę, że po takich ostatnich tematach niełatwych, takich wiecie, duchy Izabele i tak dalej, lewiatany, ja powiedziałem wam, że mam pragnienie, żebyśmy my się zajęli czymś takim bardziej pogodnym i radosnym i takim uważam bardzo, bardzo ważnym i bardzo głębokim. Naprawdę myślę, że jest niezwykle istotne, żebyśmy my jako chrześcijanie znali takie bardzo podstawowe, fundamentalne rzeczy związane z Nowym Przymierzem. Bo zwróćcie uwagę, my jesteśmy poganie. Bądźmy szczerzy. My jesteśmy tymi, których Żydzi nazywają gojami. Gojami, czyli poganami. My jesteśmy z pogaństwa. My tak naprawdę nie mieliśmy udziału w Starym Przymierzu. Zwróćcie uwagę, my dzisiaj mamy Biblię, to jest nasza Biblia. To jest Stary i Nowy Testament. Tak? I my wiemy, że to jest dla nas wszystkich, ale tak naprawdę ta większa część Biblii, która jest zwana Starym Testamentem, to nie było do nas. To nie było do nas. To Żydzi mieli przymierze z Bogiem, naród żydowski, to nie poganie. Poganie nie mieli w tym udziału. Zwróćcie uwagę, dzisiaj czasami jest pytanie, czy 10 przykazań, które jest częścią Starego Przymierza, czy ono jest dla nas? My w tym nie mieliśmy udziału. To nie było do nas. To było do Żydów. Pamiętajmy, wiecie, co jest do nas? Do nas jest prawo naturalne. Prawo naturalne dotyczy każdego człowieka i prawo naturalne mówi w sercu każdego człowieka. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Tak? To każdy człowiek to wie. Małe dziecko, które nigdy się nie uczyło, że nie może zabrać czegoś, to jak jest przyłapane, jak rodzic go przyłapie, jak dziecko coś zabiera, to dziecko... Patrzysz dziecku w oczy i widzisz, że ono wie, tak? Skąd to się bierze, że dziecko wie, że czegoś nie może robić? To jest prawo naturalne, które Bóg dał każdemu człowiekowi. To nie jest 10 przykazań. Ono się nie uczyło jeszcze 10 przykazań. Jeszcze nie zna prawa Mojżeszowego z Synaju, tak? Ale dziecko wie, że nie wolno zabijać, nie wolno kraść. Ono to wie naturalnie. Paweł mówi do Rzymian, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne w sercu każdego człowieka. Ale to nie jest 10 przykazań. To nie dlatego, że dziecko poznało 10 przykazań, to ono to wie. Nie dlatego. My nie mieliśmy w tym udziału, w 10 przykazań. Pytanie, czy 10 przykazań się tyczy nas? No nigdy się do nas nie tyczyło. Nigdy. My jesteśmy z pogan. A poganie tego nie mieli. Bóg nie przekazał prawa Mojżeszowego poganom. Dał je Żydom. To oni mieli w tym udział. My mamy udział w Nowym Przymierzu. Gdzie to, co jest najbardziej fantastyczne, to to, że my mamy udział w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu jest wszystko, ale wiecie, ale tak dla jasności, my musimy mieć świadomość, że Stare Przymierze nie jest dla nas. To nie znaczy, że Pismo Święte nie jest dla nas. To jest dla nas, żebyśmy my się uczyli z tego, ale ono nie było nam dedykowane. Te wszystkie przykazania, to, że masz składać ofiary, że masz święcić szabat, to nie było dla nas. To nie było dla pogan, to było dla Żydów. Poganie nie obchodzili święta prześników czy tych rozmaitych innych. Oni tego nie obchodzili. To nie było dla nich. To było dla Żydów. My to dziś czytamy. Dlaczego to czytamy? Dlatego, że w tym jest zawarta mądrość, jak mamy żyć. Bo to są obrazy, które znalazły swoje wypełnienie w Nowym Przymierzu. Ale one w Starym Przymierzu one nie były dla nas, nie były nam dedykowane. One były dla Żydów. My mamy udział w Nowym Przymierzu. Wiecie, to jest niesamowite. My musimy poznać, czym jest Nowe Przymierze. Dlatego, że Stare Przymierze jest cieniem tylko Nowego. To jest tylko cień. Dlatego my je poznajemy i czytamy. Ono jest nam przydatne, ale to nie jest dla nas. Kiedy w Starym Przymierzu będziesz czytać o tym, że trzeba w czasie Paschy złożyć baranka w ofierze, to nie bierzemy tego dosłownie, bo to nie jest dla nas. Rozumiecie? Żydzi nadal to robią, bo to jest dla nich. Oni nadal to robią. Ale to nie jest dla nas, dlatego my nie składamy ofiar. Podobnie 10 przykazań. Nie jest dla nas. My to mamy w naszych sercach, bo to jest częścią prawa naturalnego w nas i częścią Nowego Przymierza. Ale nie dlatego, że to było w Starym Przymierzu. Nie dlatego, że Bóg dał 10 przykazań na tablicach Mojżeszowi. To dlatego to jest dla nas. Nie, to nie jest dla nas. To nie jest dla nas. To było dla Żydów. Dla nas jest Nowe Przymierze. I wiecie, ja uważam, że najważniejszą częścią, albo wiecie, jakby to nazwać, jakby to ująć, najistotniejsza część Nowego Przymierza to jest to,
że my jesteśmy ukryci w Chrystusie. Ja bym chciał, żebyśmy poświęcili dużo czasu, nie wiem ile, trudno mi powiedzieć, ale żebyśmy poświęcili sporo czasu. Mam nadzieję, że później gdzieś to na jakiejś playliście u nas na naszym YouTubie kościelnym się ukaże właśnie w takiej playliście Ukryci w Chrystusie, taka seria rzeczy, które są związane ze zrozumieniem Nowego Przymierza, bo to jest kolejna zagadkowa rzecz, którą ja dostrzegłem w Kościele, że chrześcijanie z pogan, my, dla których to powinno być fundamentem, my powinniśmy doskonale znać, czym jest być ukrytym w Chrystusie, czym jest Nowe Przymierze. Okazuje się, że chrześcijanie nie do końca to rozumieją. Dlatego bardzo często wracamy z powrotem pod Stare Przymierze. Problemem Kościoła jest to, że Kościół wraca pod Stare Przymierze. My wracamy z powrotem do przymierza przykazań. Nie chodzi o przymierze Żydów, o obrzezanie, szabaty i tak dalej. Chociaż niestety duża część Kościoła aż tak daleko idzie, że wraca, że wiecie, to jest Biblia, Nowy Testament nazywa to psim odruchem. Wiecie, jak pies, który wraca do wymiocin swoich. My z powrotem wracamy do czegoś, co było cieniem. Co było cieniem tylko, do Starego Przymierza. Wracamy do przykazań o szabatach, o obrzezaniu. Nie słyszałem jeszcze, żeby jakiś kościół obrzezywał się, żeby chrześcijanie się obrzezywali, ale wiele przykazań, właśnie tak jak choćby dziesięciny i tak dalej, one wracają do Kościoła. To jest straszne, że Kościół wraca do Starego Przymierza tylko dlatego, że nie rozumie, czym jest nowe. Wiecie, Nowe Przymierze Paweł nazywa Stare Przymierze cieniem nowego, cieniem rzeczy przyszłych, czyli cieniem Nowego Przymierza. My, którzy mamy rzeczywistość, to my nie wracamy do cienia. To jest Reinhardt, powiedziałem wam kiedyś, że Reinhardt Hitler mówi nam obrazowo to w taki sposób. Tak jakbyś miał żonę obok siebie, a ty się zachwycasz i przeżywasz swoje małżeństwo z jej zdjęciem. My nie przeżywamy małżeństwa z zdjęciem. Nie bierzesz zdjęcia żony z sobą do kuchni, do sypialni, kładziesz ją na pościeli obok siebie i śpisz ze zdjęciem żony, kiedy ona jest w domu. Bo ona by powiedziała: chłopie, coś z tobą się stało nie tak. Coś jest nienormalnego, że masz mnie obok siebie, a zamiast kłaść mnie obok siebie na łóżku, to ty kładziesz zdjęcie moje. Rozumiecie? My się zachwycamy cieniem. To jest, o tutaj nawet widać, mój cień. No nie można, to nie jestem ja, to jest tylko cień mnie. My mamy Nowe Przymierze, mamy rzeczywistość, a my się zachwycamy cieniem. Te wszystkie rzeczy, one coś obrazują. Szabaty, dziesięcina, one coś obrazują, my się z tego czegoś uczymy. My się musimy z tego uczyć i ja mam nadzieję, że będziemy się z tego uczyli, też poznając, czym jest Nowe Przymierze, ale nie możemy wracać do Starego Przymierza. Bo to jest coś jest nie tak z nami, jakbyśmy wracali. Tak jak mówię, to rozumiemy to na tym przykładzie zdjęcia i żony obok, ale musimy też zrozumieć, że to dotyczy wielu rzeczy, które niestety wracają do Kościoła. W różnych rzeczach, w różnych przykazaniach to powraca do Kościoła. I tak jak wam powiedziałem, chciałbym, żebyśmy rozumieli coraz lepiej, czym jest Nowe Przymierze. I najistotniejszą rzeczą w Nowym Przymierzu, najbardziej rewelacyjną, wiecie, to było coś, co było ewenementem, czymś wyjątkowym zupełnie. To było to, że Bóg postanowił, że my będziemy ukryci w Chrystusie, ukryci w Nim. To jest ewenement. Tego nie miało Stare Przymierze, to jest tylko w Nowym Przymierzu, że my jesteśmy ukryci w Chrystusie Jezusie. I ja chciałbym dzisiaj, proszę kolejny slajd, chciałbym dzisiaj mówić na temat właśnie to, że my jesteśmy ukryci, to zawiera w sobie wiele rzeczy. I dzisiaj chcę mówić o Nowym Przymierzu, o przymierzu Ojca z Synem. Bo myślę, że to jest jedna z rzeczy, których właśnie Kościół nie do końca rozumie. I to, ja powiem szczerze, że ja sam się nad tym dużo nie zastanawiałem, ale myślę, że to jest ważne w pewnym kontekście. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlaczego Nowe Przymierze jest przymierzem Ojca z Synem. Nowe Przymierze to nie jest przymierze Boga z tobą. To jest, wiecie, zastanawiające. Wiecie, spróbuję to pokazać tak. Gdybyśmy
Zobaczyli, to jest stare przymierze, tak? Stare przymierze, a tutaj będzie nowe przymierze. Stare przymierze, jeżeli mamy, jest tak. Jest Bóg. Jest Bóg. I tutaj sobie gdzieś jest na ziemi człowieczek, tak? Jest człowiek. To Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, z Abrahamem, z jego synami, tak? Bóg nie z Abrahamem, z Mojżeszem przez... No, były rozmaite przymierza. Były rozmaite przymierza, ale generalnie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Tak? Stare przymierze to jest przymierze Boga z człowiekiem. Ja za chwileczkę też powiem wam, na czym polega to przymierze. Czyli więź z Bogiem na pewnych zasadach. Natomiast nowe przymierze to nie jest przymierze Boga z człowiekiem. To jest ciekawe. Ale za chwileczkę o tym wrócę. Do tego wrócę jeszcze, do tego przykładu i coś tam jeszcze dalej namaluję. I uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy my... Ja kiedyś wypisałem sobie fragmenty. Jeżeli potrzebujesz tego, jeżeli tego nigdy nie robiłeś, to radzę ci. Wypisz sobie pewne kluczowe fragmenty, które dotyczą twojej tożsamości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. A ta tożsamość, którą mamy w Jezusie Chrystusie, ona zasadza się właśnie na tej prawdzie, że my zostaliśmy przez Boga ukryci w Nim. Ukryci w Jezusie Chrystusie. I podstawowy fragment. Proszę, Karol, to są takie rzeczy, które musimy zapamiętać. Musisz to Kolosan 3:3 to jest fragment, który musisz zapamiętać. Człowieku, nowe stworzenie. Umarliście bowiem. Troszkę wam przeszkadza, tak? Ja za chwileczkę do tego wrócę. Umarliście, Paweł mówi. Umarliście. My wszyscy umarliśmy. Chrześcijaństwo to jest zanurzenie w śmierć Jezusa, tak? Dlatego on mówi, umarliście. My zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa. Pamiętacie, list do Rzymian 6:3 mówi o tym, że my, którzy zostaliśmy zanurzeni w Niego, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, tak? Dlatego Paweł do Kolosan mówi, umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I powiem wam, to jest właśnie najcudowniejsza rzecz. Gdybym z Biblii miał tylko ten jeden fragment, to było wszystko, czego bym chyba potrzebował. Żebym wiedział, że moje życie jest ukryte w Nim. Rozumiesz? Żyj tylko tą prawdą, że twoje życie jest ukryte razem z Chrystusem w Bogu. Tylko tą prawdą. I ciesz się tą prawdą. Wiecie, jak to kiedyś w takich bajkach były, że pole siłowe. Niektórzy mieli taką moc, że wytwarzali pole siłowe, tak? To jest coś takiego. Jesteś schowany jak w takim polu siłowym. I zawsze mówiła taka moja duchowa mama, mówiła mi, słuchaj, jak już wszedłeś w Chrystusa, to schowaj się w Niego i nie wychodź z Niego. Nie, nawet nosa kawałka nie wyściubiaj z Niego, bo jak tylko kawałek nosa wyściubisz, to diabeł ci urżnie kawałek tego nosa. Nie wyściubiaj, nie próbuj wychodzić z Chrystusa. Schowaj się w Niego. Paweł mówi, a nasze życie jest ukryte. Przed czym ono jest ukryte? Przed wszystkim, wiecie, przed każdym niebezpieczeństwem. Jest ukryte przed kryzysami, przed śmiercią, przed chorobą, przed wszystkim, cokolwiek zagraża tobie, twoje życie jest ukryte. Jeżeli spotyka cię jakieś nieszczęście dzisiaj, to tylko dlatego, że wyszedłeś z Chrystusa. To jest właśnie niezwykła prawda. Jeżeli spotyka nas jakiekolwiek nieszczęście, jakakolwiek bieda, jakakolwiek choroba, to tylko dlatego, że wychodzimy z Chrystusa. Jeżeli tylko umielibyśmy żyć, nieustannie przebywając w Nim i nie wyściubiać nosa, to nigdy nic by nam się nie stało. Jestem przekonany co do tego. I widzę to na podstawie wielu, wielu fragmentów w Biblii, że gdybyśmy tylko nie wyściubiali nosa z Chrystusa, to żylibyśmy w nieustannym zwycięstwie. Biblia mówi o tym, że On zawsze nam daje zwycięstwo. Że On zawsze chce tylko błogosławieństwa. Pamiętacie, już nawet Stary Testament to zapowiadał, żebyśmy byli zawsze tylko na górze, a nigdy na dole. Zawsze jak głowa, a nie jak ogon. To jest Jego wola. Zawsze schowani w Jezusie i bezpieczni. Zawsze bezpieczni w Nim. Nie mówię tutaj o tym, że będą nas spotykały prześladowania z powodu wiary, dlatego że Paweł Apostoł
będąc w Chrystusie, on był prześladowany za wiarę. Nie? Ja o tym nie mówię w ogóle. Nie mówię o tym, że nikt ci nawet nie dotknie, bo pole siłowe niewidzialne będzie wokół ciebie i on nawet nie może ciebie dotknąć. Ale będziemy schowani, bezpieczni, całkowicie w nim. Dla mnie ten fragment po prostu jest mega. Kolosan 3:3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Co takiego? No właśnie. Tak. 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 Wiecie? Mhm. Tak. 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 No. To jest, powiem wam, temat jest bardzo głęboki. Bardzo głęboki. Bardziej powiem to na przykładzie Jezusa. Wiecie, że Jezusowi zrobili coś, tak? W pewnym momencie. I jak był na to czas. Zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział tak, kiedy Piotr próbował go obronić, to on mówi: Piotrze, czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca? Wiecie, my traktujemy troszkę to jako taką bajkę. Wiecie, a takie fajna gadka taka Jezusa. No, ale to była prawda. Jezus powiedział tak i miał świadomość głęboką tego, że to nie był przypadek. To, że złapali Jezusa w ogrodzie Getsemane, to nie był przypadek. To nie było tak, że coś się wymknęło Bogu spod kontroli i nagle złapali Jezusa. No pech chciał, że akurat tam przechodził, no akurat tam Judasz był. No pech tak chciał, no trudno. No dobra, to już Jezus powiedział, dobra, to już jak mnie złapali, to już pójdę na tą śmierć. Nie, tak nie było. To nie był przypadek. Wiecie, on mówi tak. Nikt mi go nie odbiera. Nikt mi mojego życia nie odbiera. To ja sam daję z własnej woli. Mogę je dać, mogę je zabrać. Tak? Więc on mówi, to nie był przypadek. Przyszedł, kiedy nie było na to czasu, na przykład w Nazarecie, kiedy Jezus zaczął zwiastować Ewangelię, to w Nazarecie chcieli go zrzucić z góry, tak? I Biblia mówi o tym, że Jezus przeszedł obok nich. On nie dał się złapać, nie dlatego, że uciekał szybciej niż oni. Tak? Nie dał się złapać, dlatego, że on w duchu miał autorytet, jeśli chodzi o swoje życie. I myślę, że my do tego nie dorośliśmy jeszcze. Istnieje pewien poziom życia nowego stworzenia, do którego my jeszcze nie znamy, o którym my nawet nie za dużo mówimy, a co dopiero mówić o tym, że my możemy w tej rzeczywistości żyć. Ja powiem wam, to jest poziom, o którym wtedy Jezus powiedział, nikt mi nie odbiera, to ja sam je daję z własnej woli. I powiem wam coś. Jestem przekonany, że właśnie dlatego między innymi ja nie chcę dotykać jeszcze tematu krzyża. Dlatego, że uważam, że najczęściej temat krzyża w chrześcijaństwie, tu już całkowicie odbiegam od tego, co chcę mówić, najczęściej temat krzyża w chrześcijaństwie to jest coś, co się zdarzyło nam przez przypadek. Przez przypadek coś się wydarzyło. Przez przypadek jesteśmy prześladowani. Nie chcieliśmy, ale jesteśmy prześladowani. Przez przypadek coś nam się dzieje złego i mówimy, o taki mój krzyż. Już, wiecie, ja już nie mówię nawet o całkowicie demonicznych doktrynach, o tym, że jak choroba się przydarzy, coś, czego człowiek nie chce w ogóle, to później ludzie mówią, a to ja wezmę ten krzyż na siebie. Demoniczna jest doktryna. Krzyż to nigdy nie był przypadek. Krzyż to jest wybór człowieka. I uważam, że my dzisiaj w ogóle, my dzisiaj nie panujemy nad kwestią życia i śmierci, naszego życia i śmierci. Nam się dzieją rzeczy przez przypadek. Przez przypadek zachorowujemy, przez przypadek umieramy. Nie mamy nad tym kontroli. Uważam, że to jest błąd. Że to nie jest cel Boga dla nowego stworzenia. Nowe stworzenie nie ma umrzeć przez przypadek, ale ma umrzeć w świadomy sposób, tak jak Jezus, dać swoje życie na ofiarę. Między innymi dlatego właśnie, bo list do Hebrajczyków, jedna z końcówek listu do Hebrajczyków, końcówka 11 rozdziału o bohaterach wiary, pamiętacie? Bohaterowie wiary to byli ci, którzy przez wiarę pokonali królestwa, którzy nie pozwolili, żeby inni im zrobili krzywdę. Oni nie pozwolili, oni zgasili. Zwróćcie uwagę, przez przypadek Eliasz trafił do miasta, które zostało otoczone przez oddział najeźdźców. Oddział najeźdźców otoczył miasto i wtedy typowa reakcja człowieka, reakcja jego sługi. Panie, co teraz zrobimy? Jesteśmy otoczeni, chyba zginiemy. Wiecie, on się zaczął bać jak każdy człowiek.
A Elizeusz co mówi? Mówi: chłopie, ty nawet nie rozumiesz świadomości tego, co się dzieje w duchu. Ja teraz mówię: Boże, niech oczy ich będą zaślepione. I oczy wszystkich wojowników zostały zaślepione. Nic im nie zrobili. Rozumiecie? Gdyby Eliasz wtedy zginął, mielibyśmy kolejnego męczennika. Tak? Kolejny męczennik za wiarę. Nie, nie, nie. To nie w taki sposób się dzieje. Zwróćcie uwagę. On nie zginął przez przypadek. On wiedział, że nie. To nie jest jego czas. Boże, zamykaj oczy. Koniec. Ja teraz nie ginę. Dla nas śmierć nie może być przypadkiem. I właśnie rozdział 11, rozdział listu do Hebrajczyków, który mówi o bohaterach wiary, którzy pokonali moc ognia, zgasili, zamknęli paszczę lwom. Oni nie zgodzili się na swoją śmierć. I kończy się w taki zagadkowy sposób, bardzo zagadkowy, rozdział 11. Mówi tak: natomiast inni nie przyjęli uwolnienia, tak? Nie przyjęli uwolnienia. Część bohaterów wiary, ona powiedziała: nie zgadzamy się i stop, nie zgadzam się na moją śmierć. Ale byli też tacy, którzy nie przyjęli uwolnienia. Po co? Żeby zyskać lepsze zmartwychwstanie. I byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą. Oni przyjęli śmierć. To był ich wybór. Wiecie, ja mam świadomość, że to jest bardzo głębokie i to tylko jest delikatne liźnięcie tego tematu. Ale chcę ci powiedzieć, Zuzia, na marginesie tego pytania, w jaki sposób? My wierzę, że Bóg chce, żebyśmy doszli, żeby nowe stworzenie doszło do takiego miejsca wiary, kiedy nie zgodzimy się, żeby tutaj do tego miasta weszła susza, powódź, plaga, kataklizmy. My się na to nie zgodzimy. Bieda i nie zgodzimy się na to. Powiemy: nie zgadzamy się. Ale w pewnym momencie, kiedy będziesz czuła, że to jest Twój czas, mówisz: Panie, teraz. I zostaniesz zabita tylko dlatego, że sama zdecydujesz wybrać drogę krzyża, drogę męczennika. Głęboki temat. Głęboki temat. Ja dzisiaj chcę jednak mówić, dlatego też powiedziałem wam już kiedyś, że ja nie chcę zbyt szybko dotykać tematu krzyża, bo jak my szybko dotkniemy temat krzyża, który jest najwyższą mądrością w chrześcijaństwie, jak zbyt szybko dotkniemy tego tematu, to babola, wiecie, powyginają się nasze zrozumienie tego. I tak się stało w Kościele. Tak się stało w Kościele. To jest najwyższy level, temat krzyża. My najpierw musimy dojść do miejsca, w którym będziemy mogli, tak jak bohater wiele powiedzieć, nie. A w pewnym momencie, kiedy zrozumiesz, czym jest krzyż, to powiesz: teraz tak. Uważam, że w Kościele to najczęściej męczeństwo to jest męczeństwo przez przypadek. Poniekąd. Wiadomo, my świadomie idziemy za Jezusem i decydujemy się, że mogą nam zrobić krzywdę. To też jest męczeństwo. Ale wierzę, że musimy dojść do takiego miejsca, w jakim był Jezus. Kiedy wiedział, nie teraz, ale w pewnym momencie powiedział, że to jest Jego czas. Wiem, że to jest dużo zamieszania, ale wracam, dobrze? Bo tak jak mówię, to jest zbyt dużo, by mówić o tym teraz. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że my musimy przede wszystkim, zanim zrozumiemy krzyż, to musimy zrozumieć, czym jest być w Chrystusie. Dla mnie być w Chrystusie to być ochronionym, mieć autorytet, absolutny autorytet nad każdą zwierzchnością duchową. Żeby powiedzieć: nie, stop, nie zgadzam się. Nie zgadzamy się na choroby, nie zgadzamy się na plagi, nie zgadzamy się na suszę, na powódź, nie zgadzamy się. Wiecie, my wierzę, że Kościół dojdzie do proroctwa, żniwa, końca czasów mówią o tym, że Kościół dojdzie do takiego miejsca potężnego autorytetu, którego świat jeszcze nie widział. To jest coś, co jest przed nami. Ja chcę do tego dojść i dążę. Modlę się o to i chcę to oglądać. Pierwsza rzecz to jest to, że jesteśmy ukryci w Bogu, ukryci w Nim. I wiecie, zwróćcie uwagę, że jest wiele takich fragmentów. Kolejnym pięknym fragmentem, cudownym, który też powinniśmy zapamiętać, to jest fragment z listu do Efezjan. Proszę, kolejny slajd. Paweł mówi tak do Efezjan: nas, którzy umarliśmy przez upadki, tak? My byliśmy martwi przez upadki. Tylko dlatego, że grzeszymy, to jesteśmy martwi duchowo. Martwi duchowo to znaczy, że nie ma więzi. Nie, to nie znaczy, że duch twój nie ma twojego ducha. Każdy człowiek ma ducha. Ale jest martwy duchowo, czyli nie ma więzi, nie ma relacji z Ojcem. Jest przerwana relacja z Ojcem. I my byliśmy wszyscy martwi duchowo i nas,
Bóg ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich Chrystusie Jezusie. To jest kolejna rzecz, która mówi o Twojej tożsamości. My jesteśmy posadzeni w Jezusie Chrystusie w okręgach niebieskich. Kolosan 3:3 mówi tak, że umarliśmy, a nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, tak? A Efezjan dodaje, że On nas w Chrystusie już, kiedy jesteśmy, posadził w okręgach niebieskich. Wiecie, to jest mega, nie? Pomyślcie, Kolosan 3:3 mówi, że jesteśmy ukryci, nowe stworzenie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A Bóg Chrystusa posadził nas razem z Chrystusem w okręgach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, autorytetem, tak jak mówi, tam inne fragmenty o tym mówią. Posadził nas w okręgach niebieskich. Gdzie duchowo my zasiadamy? Nie siedzimy tutaj na ziemi, ale w duchu jesteśmy w okręgach niebieskich. To jest coś co przerasta nasze zrozumienie. Wiecie, my naturalnie widzimy siebie tutaj, widzimy siebie w kłopotach, dlatego nam jest trudno w ogóle to zrozumieć. Ale ja powiem wam szczerze, nawet ja myślałem, chciałem coś takiego zrobić, żebyśmy my przez chwilę się na tym, że będziemy medytowali to. My potrzebujemy to medytować, my potrzebujemy rozważać, potrzebujemy się zatrzymać w Bogu, usiąść sobie w fotelu, w swoim pokoju i wyobraź sobie, że jesteś w Chrystusie, że jesteś w Nim, schowany. Żaden diabeł cię nie dotknie. Nic cię nie jest w stanie dotknąć. Choroba. Ja powiem wam, była taka sytuacja, być może kiedyś wam wspominałem, bodajże John G. Lake odpowiadał o takiej sytuacji, że była kobieta, która przychodziła z jakąś chorobą i ona nie była w stanie, nikt nie był w stanie jej pomóc. Różni ludzie się modlili o nią i coś się takiego działo, że nic się nie wydarzyło. I przyprowadzili tę kobietę do Johna G. Lake'a, tego gościa, który prowadził służbę uzdrowienia w Stanach. I oni ją przyprowadzili do niego. I on powiedział do niej tak, dowiedział się, o co chodzi i mówi do niej tak, nie będę się teraz modlił o ciebie, ale usiądź tam na krześle. Ja sobie idę gdzieś, usiądź na krześle i zacznij medytować tę prawdę, że jesteś ukryta w Jezusie, że jesteś schowana w Nim, że On mieszka w tobie, a ty mieszkasz w Nim. I zacznij to medytować. I ona usiadła i zaczęła medytować. I on za jakiś czas wrócił do niej, pyta jak? Ona dalej mówi, dalej jestem chora. Mówi, siedź tam dalej, dłużej. Nie wiem, ile czasu to jej zajęło, ale ta kobieta w pewnym momencie, kiedy przyszło objawienie do niej, że ona jest ukryta w Jezusie, a Jezus jest w niej. Kiedy to objawienie wybuchło w jej wnętrzu, to ona podskoczyła do góry, tak, ja to mam, ja jestem ukryta w Jezusie. I kiedy podskoczyła do góry, to została uzdrowiona w tym samym momencie. Tylko przez to, że uświadomiła sobie, że uświadomiła. Wiecie, to nie chodzi o świadomość taką mentalną, o to, że w twoim duchu wybucha objawienie tego, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Że my jesteśmy w Nim, a On jest w nas. I uważam, że my powinniśmy więcej czasu w modlitwie spędzać właśnie tylko na tej jednej rzeczy. Zwróć uwagę, my w czasie modlitwy próbujemy coś robić, próbujemy śpiewać, próbujemy coś przemagać i to ma swoje znaczenie. Ale gdybyśmy tylko więcej czasu spędzali, skupiali się nawet w swoich domach, tak mówię, usiądź w swoim fotelu, zamknij się i oddziel się od innych rzeczy i weź sobie te dwa fragmenty, choćby te dwa. Umarłem i moje życie jest ukryte. I medytuj nad tym, medytuj, powiedz Duchu Święty, odkrywaj to przede mną. Myślę, że gdybyśmy tylko to robili systematycznie, codziennie, to może wybuchnąć, wiecie, cudowną rzeczywistością dla nas. Objawieniem, które przyniesie rzeczywistość tego słowa, rzeczywistość prawdziwą, realną, taką namacalną, tak jak dla tej kobiety przyniosło to uzdrowienie, kiedy ona sobie uświadomiła, że Jezus jest w niej, że Jezus, ten, który pokonał śmierć, pokonał każdą chorobę. Jesteśmy ukryci wraz z Chrystusem w Bogu i posadzeni w okręgach niebieskich. To jest coś niesamowitego. Może powinniśmy więcej na ten spędzać czasu, ale zachęcam was, zróbcie to w swoich domach. Takie ćwiczenie, wiesz, przez cały tydzień codziennie poświęcaj 15 minut, żeby spędzić tylko czas, koncentrując się nad swoim, uświadamiając sobie, że w tobie mieszka Chrystus,
a Ty w Nim. Że jesteś cały ukryty, tak jak w rękach schowany w Jezusa Chrystusa. Ja potrzebuję też tego, to zrobić. Będę chciał więcej. Ostatnio więcej mi to przychodzi do głowy, więc będę potrzebował więcej się na tym skupić. I obrazy, biblijne obrazy tego, że my jesteśmy schowani w Nim, są rozmaite. Wiecie, Biblia w różny sposób to pokazuje. Ja chciałbym wam tylko parę, dwa, trzy fragmenty na ten temat. Proszę kolejny slajd. To jest fragment z psalmu. Dobrze znamy psalm 91. Mówi tak. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Tak, znacie to? Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto mówi, ten mówi do Pana, ucieczko moja, twierdzę moja, Boże mój, któremu ufam, piórami swymi okryjcie i pod skrzydłami Jego. Popatrzcie, on używa takich plastycznych obrazów, piór, skrzydeł, bo miałem pióra ze skrzydłami się zmiksowały. Nie, to nie foka, bracie, to nie foki, to nie o foka chodzi. Okej. Okay. Słuchajcie, chodzi o orła. Oczywiście orzeł ma skrzydła i my jesteśmy tak jak pod skrzydłami orła mały się chroni. Takie pod osłoną Najwyższego. Ja będę tego obrazu się czepiał, będę używał, dlatego celowo przynoszę tutaj ten obraz. My jesteśmy pod Jego ochroną, schowani pod Jego skrzydłami. Kolejny slajd. Jezus mówi tak, Ewangelia Jana 14, mówi, owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. Wiecie, ten obraz się pojawia bardzo często, tak jak mówię, w różnych momentach, ale właśnie to o to chodzi. My w Nim, a On w nas. A jeszcze Jezus mówi później, że On jest w Ojcu. Zrozumcie to. Wow, to jest coś naprawdę niesamowitego. My jesteśmy schowani w Jezusa. Jezus jest w nas. My w Nim. On jest w Ojcu, posadzeni w okręgach niebieskich. Wiecie, to jest coś naprawdę, gdybyśmy my tylko sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy chronieni. My najczęściej tak nie żyjemy. My żyjemy chodząc po ziemi. Nasze nogi są ubłocone. Tak jak to Jezus powiedział, tak? Jezus sam powiedział, że nasze nogi, my musimy czyścić nasze nogi, bo chodzimy po tym świecie. Ale gdybyśmy sobie uświadamiali i medytowali nad tym, kim jesteśmy w Nim. Proszę, spróbujcie. Mam nadzieję, że ten czas, kiedy będziemy poświęcali właśnie przyglądaniu się, kim jesteśmy w nowym stworzeniu. Co znaczy być ukrytym w Nim? Żeby to nam też pomogło w naszych domach coraz tak jakby bardziej praktykować to. Praktykować taką modlitwę człowieka, który jest schowany w Nim. Bo my często mamy takie wrażenie, że wiecie, Bóg jest tam, a my jesteśmy tutaj i musimy się jakoś przebijać do Niego. My musimy dużo bardziej sobie uświadomić, że my jesteśmy w Nim, schowani, dzieci w swoim Ojcu. Więc Jezus powiedział, wy we mnie, a ja w was. I jeszcze jeden fragment, 1 Koryntian 1:30 mówi tak, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Ja później na koniec jeszcze tam mam, jest parę takich fragmentów przytoczę, które pokazują to, że my jesteśmy w Nim, my jesteśmy schowani. To jest właśnie nowotestamentowe przymierze. Rozumiecie? Tego nie było w Starym Testamencie. Tam nie było czegoś takiego, że Abraham jest ukryty w Bogu. Wiecie, to byli ludzie, którzy mieli więź z Nim, relację z Bogiem, ale nie było czegoś takiego, że Bóg schował w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Inny fragment mówi, tak? W sobie samym. Ja ten fragment za dużo jest tych fragmentów, żeby wszystkie można było przytoczyć, dlatego ja musiałem tylko kilka wybrać. Naprawdę jest więcej w Nowym Testamencie fragmentów, które mówią, że my jesteśmy schowani w Jezusie Chrystusie. I co jest, wiecie, ciekawe? Powiedziałem wam, że tego nigdy nie było. Nigdy nie było. Ale co więcej, to tak naprawdę było tajemnicą. To była tajemnica. I znacie tajemny plan Fabiana, tak? Skąd jest ta nazwa, tajemny plan? W ogóle co to za tajemny plan? Jakiś spisek, jakieś szpiony się zbierają, chrześcijanie, to jakieś szpiegi się zbierają i mają jakieś tajemne towarzystwa. Nie, my nie jesteśmy tajemnym towarzystwem. Ale plan Boga co do chrześcijan był tajemny, ukryty. Zobaczcie, i tutaj znowu tylko dwa fragmenty na ten temat. Proszę kolejny slajd. Efezjan, 3 rozdział mówi tak. Paweł, czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Tajemnica Chrystusowa. Tajemnica Chrystusowa. Tajemny plan. Mianowicie, na czym polega tajemnica Chrystusowa? Ja to już skróciłem.
Tajemnica Chrystusowa polega na tym, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest właśnie zadziwiające. Ja bym powiedział takie dwie rzeczy. To, że jesteśmy w Nim i to, że to poganie są, mają w tym udział. To jest zadziwiające. Bóg ukrywał to, ten plan. Bóg ukrywał ten plan. Ten plan nie był znany aż do czasu przyjścia Jezusa i nawet dalej jeszcze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus był posłany do Żydów. I On nie mówił tego w taki otwarty sposób, ale mówił do Żydów, że On ich mówił do Żydów, swoich uczniów, apostołów, że ja was poślę do, żeby zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Wiecie, to były zapowiedzi. Zapowiedzi takie w Starym Testamencie, które mówi o tym, że poganie nawet mają ujrzeć światło. Ale oni tego nie do końca rozumieli. Natomiast tajemnica polegała na tym, że my, poganie, my, którzy nie mieliśmy udziału w Starym Przymierzu, my nie mieliśmy udziału w tym, co tu namalowałem, że Bóg miał przymierze z Abrahamem i z jego dziećmi, z Żydami. My w tym nie mieliśmy udziału. My jesteśmy z pogan. My byliśmy biedakami duchowymi. Rozumiecie, to jest niesamowite. My nie mieliśmy udziału w przymierzu. My mogliśmy tylko patrzeć na Żydów i mówić, wow, ale tamten naród wybrany. My w tym nie mieliśmy udziału. Mogłem różne rzeczy zrobić, mógłbym się obrzezać, ale to nie czyniłoby mnie Żydem. I Bóg postanowił, że poganie wejdą przez Chrystusa. I to była tajemnica. To była właśnie tajemnica. I proszę jeszcze kolejny fragment z Kolosan. Mówi tak Paweł. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń. Tajemny plan. To jest tajemnica ukryta od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Tajemnica polega na tym. Chrystus w tobie. Poganinie, który do tej pory nie miałeś żadnego udziału, nie miałeś dostępu do Ojca, ale Bóg postanowił i ukrywał to przez wieki, że poganie będą mieli dostęp. I tą tajemnicą jest nie tylko to, że poganie wejdą. Tą tajemnicą jest Chrystus w nas. Chrystus w nas, pamiętacie, Ewangelia Jana mówiła, ja w was, a wy we mnie, tak? Chrystus w nas, a my w Nim. To jest tajemnica, która była ukrywana. Żadne przymierze Boga z człowiekiem na całym świecie, w hinduizmie, buddyzmie i tak dalej, nie ma tego, że Bóg postanowił, że schowa człowieka w sobie. W jaki sposób to się działo? Właśnie w taki, zobaczcie, jeszcze dopełnię tego obrazu. W Starym Przymierzu Bóg miał przymierze z człowiekiem. W Nowym Przymierzu Bóg jakby to namalować? Nie jestem, nie mam zdolności takich, powiedzmy. To jest. Kto to jest? To jest Jezus. Tak? To jest Jezus. Tak, to jest. Tak. Co ty, nie znasz filmów? Mówię, że podobny jest. No właśnie. Słuchajcie. A Bóg postanowił, że ukryje... Paweł, to ty jesteś. To jest Paweł. Głowa trochę krzywa. Dobra. Jesteś ukryty, więc nie bój się. Zwróćcie uwagę. Stare przymierze to było przymierze Boga z człowiekiem. Nowe przymierze to nie jest przymierze Boga z człowiekiem, to jest przymierze Boga z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To nie jest przymierze moje z Bogiem. Bóg nie objawił mi się osobiście, żeby powiedzieć mi, ja chcę zawrzeć z sobą przymierze tak jak z Abrahamem. Złóż jałówkę na ofiarę i będziemy mieli przymierze. Bóg zawarł przymierze ze swoim Synem Jezusem. A ja mam w Nim udział. Dlaczego? Bo jestem ukryty w Nim. To jest ewenement nowego przymierza.
jest inne. Bo to nie jest przymierze Boga z człowiekiem, tylko przymierze Boga ze swoim synem. I dlatego właśnie, popatrzcie, zwróćcie uwagę na kolejny slajd. Karol, dziękuję, że tak biegasz raz tutaj, raz tam. Jesteś kochany. I popatrzcie, popatrzcie na kolejny slajd. List do Galacjan mówi tak. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jak o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Czyli w obietnicę, obietnica nowego przymierza. Dlatego, że Bóg już zapowiedział Abrahamowi jako ojcu wiary, obietnicę nowego przymierza. I mówi tak, ta obietnica nie dotyczy wielu, nie dotyczy wszystkich ludzi, ale jednego, dotyczy Chrystusa, potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. I jeszcze jeden, jeszcze kolejny slajd. Też list do Galacjan, 3,19. Czymże więc jest zakon, czyli prawo mojżeszowe? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Czyli nowe przymierze to jest przymierze Boga i mnie osobiście? Nie, to jest przymierze Ojca i Syna. Dlaczego? Teraz pytanie, dlaczego kolejne przymierze musiało być inne niż stare przymierze? Ktoś masz? Dawaj. No właśnie. A. Widzę, że szkolona jest. Szkolona siostra. Tak. No tak. No właśnie. Dobra. Powinniście mówić do mikrofonu, bo to ja teraz trzeba to jakoś powtórzyć. Zwróćcie uwagę. Na czym polegała słabość Starego Przymierza? Słabość Starego Przymierza polegała na tym, że człowiek mógł zerwać tę więź. A tutaj, kiedy jesteś ukryty w Chrystusie, czy jesteś w stanie zerwać więź? Czy ktoś jest w stanie zburzyć przymierze, jakie Bóg ma ze swoim synem, z potomkiem, z jednym? Czyli zniweczyć całą tę obietnicę. On dał obietnicę potomkowi, tak? Pamiętacie, Paweł mówi, on potomkiem, a tym był Chrystus. Bóg dał obietnicę potomkowi Abrahama, Chrystusowi. Czy ktoś jest w stanie to zburzyć? Jeżeli Chrystus jest doskonały, to tego nie można zburzyć. Problem zawsze w przymierzu, zawsze, wiecie, są rozmaite przymierza. Jest przymierze małżeńskie na przykład. Na czym polega słabość przymierza małżeńskiego? Słabość przymierza małżeńskiego polega na tym, że my jesteśmy słabi, tak? Że my czasami nawalamy w tym przymierzu i możesz zerwać przymierze z małżonkiem, bo jesteś człowiekiem słabym i za każdym razem wszystkie przymierza między państwami były zrywane. Dlaczego? Bo jedno państwo zrywało przymierze, sprzeciwiało się warunkom przymierza, tak? Za każdym razem przymierze jest słabe tylko dlatego, że słaba jest strona przymierza. Natomiast w tym wypadku, w nowym przymierzu nie ma słabości, nie ma tej słabości, dlatego że Chrystus jest doskonały. Dlatego to jest ostateczne przymierze, już nie będzie innego, nie ma potrzeby. Ja jeszcze będę chciał mówić o tym, dlaczego o starym przymierzu, dlaczego ono było słabe. To innym razem wam powiem troszkę więcej. Chciałbym, żeby to, wiecie, my musimy, te obrazy muszą być w nas wypełnione. Dlatego ja też nie chciałbym, żebyśmy się śpieszyli zbytnio, wiecie, z tymi tematami, bo to musi być tak bardzo mocno ugruntowane w nas, żebyśmy nigdy już nie chcieli wracać do starego przymierza. Wiecie, Kościół niestety dzisiaj wraca do starego przymierza bardzo często. Ludzie na przykład mówią tak, wow, ja będę spełniał przykazania i Bóg będzie mi błogosławił. Na przykład mówią, będę spełniał przykazanie dziesięciny i wtedy będę błogosławiony. Chłopie, raz będziesz spełniał, drugi raz spełnisz, a później w pewnym momencie się noga powinie. I co wtedy? Zerwane przymierze. Trzeba pamiętać, że przymierze oparte na uczynkach zawsze może być zerwane, bo my jesteśmy słabymi naczyniami. Nam nie wychodzi. Poddajemy się czasami, upadamy. Tutaj mówimy, że kochamy na dobre i na złe. A kiedy tylko złe przychodzi, to lipa wychodzi. I mówimy, no miało być dobrze. No ale powiedziałeś, że na dobre i na złe. No powiedziałem, ale nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężko. Tak? No tacy jesteśmy.
My chcemy. Piotr mówi, Panie, z Tobą do końca życia, na życie i na śmierć, będę za Tobą. Czy Piotr kłamał Jezusa, kiedy mu obiecywał, że na śmierć pójdzie za Nim? On nie kłamał. Na ten moment on był szczery, naprawdę, ale on nie przewidział, że walka będzie taka ciężka. On tego nie przewidział. Kto z nas przewiduje? Wiecie, jest jedna z takich dla mnie głupich rzeczy, chociaż to jest powtarzane nagminnie. Jak się mówi, małżonkom się mówi, wiedziały gały, co brały. Tak? Tak się mówi małżonkom, wiedziały gały, co brały. Powiem wam, to właśnie nie wiedziały. Nie wiedziały. Kto z małżonków, mając 20 parę lat, jest świadomy tego, co przyniesie małżeństwo? Nic nie wie. Ani nie znasz tej osoby, którą bierzesz, ani co, znamy się? No ile się znasz? Nawet parę lat. Ja moją żonę znałem 6 lat przed tym. Ja ją dopiero teraz odkrywam. Słuchajcie, ja ją dopiero teraz odkrywam. Rozumiecie, my troszkę się poznaliśmy, ale my nie znamy siebie w sytuacjach życiowych. My nie znamy się przede wszystkim w zmieniających się okolicznościach, w czasie, kiedy przychodzą zmarszczki, kiedy przychodzi ból, kiedy są różne... Życie niesie różne rzeczy. My tego nie znamy. My nie mamy świadomości. Dlatego wiedziały gały, co brały, to jest głupie. Nie powtarzajcie tego nikomu, bo oni naprawdę nie wiedzą. No właśnie, nie. Tak, to my naprawdę nie mamy świadomości. My nam się wydaje czasami, że coś wiemy. Coś nie coś wiemy, ale to i tak nie jesteśmy w stanie przewidzieć trudu. Zawsze jest. Zawsze tam, gdzie cokolwiek jest oparte na... Jeżeli gdziekolwiek przymierze jest oparte na uczynkach, to może zostać zerwane. I zawsze było zerwane. Dlatego Bóg, wiedząc o tym, że stare przymierze miało braki, było słabe. Słabe dlatego, że człowiek w tym przymierzu był słabą stroną. To dlatego Bóg powiedział, nie, trzeba coś zmienić. Trzeba dać takie przymierze, które nie będzie w stanie zerwane. I dlatego dał przymierze ze swoim Synem, doskonałym Jezusem. I człowiekowi powiedział tylko jedno. Ty tylko się schowaj w Nim. To jest jedyne Twoje zadanie. Masz schować się w Nim, masz z Niego nie uciekać. I dlatego właśnie to, co ja chcę mówić, ukryci w Chrystusie. Po co ja chcę to mówić? Żebyśmy my zrozumieli, co znaczy być ukrytym w Chrystusie i jak stamtąd się nie wydostawać. To jest najważniejsze zadanie nasze, jak nie wyjść z Chrystusa. Bo niestety można wyjść z Chrystusa i bardzo często my to robimy, wielokrotnie to robimy, nagminnie, codziennie nawet, bym powiedział. A mamy się nauczyć, żeby nie wychodzić z Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, że naprawdę my wychodzimy z Chrystusa codziennie. My, chrześcijanie, którzy zostaliśmy w Nim ukryci, często wychodzimy. Wiecie, to się dzieje cały czas. Cały czas, niestety. Jak prąd zmienny. Cały czas. Ale my musimy się nauczyć, czym jest bycie w Chrystusie i jak zachować tę pozycję bycia w Chrystusie. Dlatego powiedziałem, że nowe przymierze jest przymierzem Ojca z Synem. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. To nie jest przymierze moje z Bogiem. To jest przymierze Ojca z Synem, a ja mam więź z Jezusem. I tylko dlatego, że jestem w Nim schowany, to mam udział w przymierzu. Czy my mamy przymierze? Tak. Biblia mówi o tym, że Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza. Tak? W jakim sensie pośrednikiem? On pośredniczy między Bogiem a człowiekiem, ale Bóg zawarł przymierze z Nim, a my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Dlatego jest Jego pośrednictwo, dlatego mamy udział w nowym przymierzu. I teraz dwa przykłady. Dlaczego stare przymierze, wracając do tego pytania, dlaczego stare przymierze jest słabe? Zwróćcie uwagę, na czym jest oparte stare przymierze. To jest ważne, żebyśmy zrozumieli. W zasadzie o to chodzi. Żebyśmy my zrozumieli różnicę między starym przymierzem a nowym przymierzem. Stare przymierze było oparte na uczynkach człowieka, tak? Było warunkowe, tak my mówimy, było warunkowe. Nowe przymierze nie jest warunkowe. Chociaż ktoś może się powiedzieć sobie, no tak, warunkiem nowego przymierza jest, żebyś był w Chrystusie. To też jest jakiś warunek, ale to nie jest kwestia twoich uczynków. To jest ważne. Stare przymierze było oparte na uczynkach człowieka. Abraham i inni musieli zachować uczynki, tak? I co mówi Stare Przymierze? Dwa przykłady. Proszę, kolejny slajd. Piąta Mojżeszowa, 7 rozdział 11 mówi tak. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.
Za to zaś, zobaczcie, co mówi Bóg. On mówi tutaj, warunkiem jest, żebyś przestrzegał przykazań, a za to, na tym polega przymierze, za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza. Czyli na czym polega dochowanie przymierza? Na tym, co zrobił człowiek. Co zrobiłeś? Wiecie, ścisły warunek, zwróćcie uwagę, nowe przymierze nie jest na tym oparte. Jak się upijesz, zrobisz cokolwiek złego, nawet jak zabijesz człowieka, to nowe przymierze nie jest zerwane. Nowe przymierze jest zerwane dopiero wtedy, kiedy wyjdziesz z Chrystusa. Oczywiście, jeżeli człowiek zabija drugiego człowieka, to tylko pokazuje, że on wyszedł z Chrystusa, tak? Ale to nie to jest warunkiem. Rozumiecie? Nie twój uczynek jest warunkiem, tylko bycie w Chrystusie. Dlatego właśnie najwięksi grzesznicy, którzy się nawracają, oni, wiecie, grzesznicy, którzy mówią, nawet nie wiesz, co ja zrobiłem, ja zabijałem ludzi. Oni mogą powiedzieć, czy Bóg mnie przyjmie? Bóg przyjmuje człowieka, bo nie uczynki są warunkiem przymierza. Ale musisz zrozumieć, że pomimo swoich grzesznych uczynków możesz być w Nim, kiedy zrozumiesz, że On ci wybacza w Jezusie. Chcę wam powiedzieć, różnica jest subtelna. My możemy powiedzieć, a to jest tak naprawdę to samo, bo żebym był w Chrystusie, to ja muszę też coś spełniać. To nie jest kwestia uczynków. Właśnie dlatego nowe przymierze jest inne niż stare. Dlatego musimy zrozumieć, co sprawia, że wychodzisz z Chrystusa, bo to nie grzech. To nawet nie to, że zabiłeś człowieka, sprawia, że wychodzisz z Chrystusa. Nie to. W starym przymierzu zerwanie przymierza polegało właśnie na tym, że robiłeś coś złego i zerwałeś przymierze. Sprzeciwiłeś się przykazaniom, które Bóg ci dał, zerwane było przymierze. Nowe przymierze nie jest zerwane z powodu uczynków. Dlatego właśnie mówimy, że z łaski jesteśmy zbawieni. Z łaski jesteśmy w Nim. My w praktyce myślimy cały czas jak stare przymierze. Nam się to wszystko zlewa bardzo często. I dlatego myślimy, no ale dobra, no skoro grzeszysz, no to już wyszedłeś z Chrystusa. I my znowu traktujemy to jak to. Naprawdę, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że nie. Nowe przymierze nie jest oparte na zakonie. I jeszcze kolejny slajd. Piąta Mojżeszowa mówi tak. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, to przyjdą na cię wszystkie te przekleństwa. Tak? Znowu, jeżeli usłuchasz, to Pan Bóg dochowa przymierza. A ten fragment mówi, ale jeżeli nie usłuchasz, to będą zerwane warunki przymierza i przyjdą wszystkie przekleństwa na ciebie. Na tym było oparte stare przymierze. Rozumiecie? Stare przymierze było oparte na twoich uczynkach. Od twoich uczynków zależało to, czy miałeś więź, czy nie, z Bogiem. Nowe przymierze nie jest związane. Nowe przymierze nie jest zrywane, kiedy ty grzeszysz. Ale tylko wtedy, kiedy wyjdziesz z Chrystusa. I Rick Joyner mówi tak, proszę kolejny slajd. Boża ofiara jest wystarczająca. Boża ofiara jest wystarczająca. On będzie odpowiadał na nasze modlitwy nie ze względu na naszą ofiarę, lecz na tę, którą sam złożył. Z jakich motywacji my podchodzimy do Boga? Dlaczego się modlimy? Dlaczego na spotkaniu mówimy, Panie, ja przychodzę do Ciebie, bo mam problem? Co sprawia, że Bóg nas wysłuchuje? To nie nasza ofiara, nie nasze uczynki. Ale bardzo często tak jest, że my przychodzimy wtedy, kiedy mamy się dobrze. A kiedy mamy się źle, to myślimy, no a czy Bóg mnie teraz wysłucha? Bóg nie wysłuchuje nas ze względu na nasze uczynki. My musimy pamiętać cały czas o tym obrazie. Wiecie, wiesz, rozumiecie, kiedy stajemy na modlitwie, każdy z nas, kiedy staje na modlitwie, pamiętaj o tym, że stajesz w takiej pozycji. Nie stajesz w takiej pozycji. To jest niezwykle ważne. Bo kiedy myślisz, że stajesz w takiej pozycji, a masz się źle, to myślisz sobie, no lipa. Ale kiedy stajesz w takiej pozycji, to pamiętaj, że Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat Chrystusa. On widzi Jego sprawiedliwość. On widzi Jego ofiarę. Każdy z nas, jeżeli tylko trwasz w Jezusie, jeżeli tylko jesteś w Nim, to jesteś wysłuchany. Bo On słucha ofiary Jezusa. On słucha tego, co Jezus zrobił. To jest bardzo ważne, żebyśmy, wiesz, myślę, że to też dobre takie, żebyśmy w taki sposób medytowali. Kiedy wchodzisz do swojego pokoju modlitewnego, do swojej komory, uświadom sobie, że jesteś schowany w Jezusa.
Wiecie, gdybyśmy być może, gdybyśmy na początek naszych modlitw poświęcali jakiś czas na uświadomienie sobie tego, że jesteśmy w Nim, że jesteśmy schowani w Jezusie, to być może nasze modlitwy by inaczej wyglądały. Nasz czas, nasza wiara mogłaby wybuchnąć być może zupełnie inaczej niż w tamtej sytuacji. Bardzo często chrześcijanie modlą się z pozycji Starego Przymierza. Bardzo często. Ja też tak myślę. Myślę, że niewielu ludzi chyba jest w stanie przychodzić do Boga w takiej pozycji. Chyba niewielu. Chrześcijan, ja nie mówię już o Żydach, chrześcijanach, bardzo często my myślimy, że tak wygląda nasza więź z Bogiem. Nie, wygląda tak. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. I jeszcze na koniec, tylko tak króciutko, dwa slajdy, które pokazują inne fragmenty, ale to szybciutko. Zobaczcie, fragmenty z Rzymian tylko. Że jesteśmy żyjący dla Boga w Chrystusie Jezusie. Żyjący dla Boga, ale jak? W Chrystusie. Kolejny fragment. Żywot wieczny mamy w Chrystusie Jezusie. Dar, to jest dar łaski. Żywot, w czym jest ten żywot? On jest w Jezusie Chrystusie. I jeszcze niżej fragment. To teraz nie ma żadnego potępienia. Dla kogo nie ma potępienia? Jak jesteś w Chrystusie. To jest ważne. Nie ma potępienia. Jak jesteś tylko schowany w Nim, nie ma potępienia dla ciebie. Umierasz i, tak jak Jezus powiedział, ze śmierci przechodzisz do życia. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I teraz pomyślcie. Nas, że tak powiem, protestantów oskarżają o to takie pyszne myślenie, że my myślimy, że my jesteśmy, jak umrzemy, to pójdziemy do nieba. No tak, no bo jesteśmy w Jezusie. Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy. Ten Łot na krzyżu, on schował się w Jezusa. W ostatnim momencie rzutem na taśmę schował się w Jezusa Chrystusa. I on może powiedzieć, że jestem zbawiony. Z pyszałku. Tak jak pyszałek, nie? A on nie, on się schował w Jezusa. Dlatego Biblia mówi, że nie ma potępienia. Ktoś jest w Jezusie, nie ma dla niego potępienia. Schowaj się w Jezusa. W ostatnim chwili swojego życia schowaj się w Niego. I ostatni slajd. Jeszcze parę fragmentów. Pierwszy z Koryntian. Paweł mówi, wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. I w Chrystusie Jezusie On stał się dla nas mądrością, sprawiedliwością. Dopiero wtedy, kiedy jesteś schowany w Jezusa, to On staje się dla nas sprawiedliwością. Rozumiecie? To jest też bardzo istotne. Poświęceniem, odkupieniem. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Nim schowani, to On jest naszą mądrością. Tylko się wymykasz z tego, to jest lipa. Ja powiem wam, kiedyś wam wspominałem może, Alina Wieja, która nie żyje już, żona Henryka, zmarła. Ona napisała książkę 7 słupów mądrości. Mamy ją w domu, nie, Aguś? Chyba. Moja żona kupiła ją kiedyś, przeczytałem ją. Bardzo ciekawa. I ona powiedziała coś takiego. Ona mówi, że nazwała to według pewnego obrazu biblijnego 7 słupów, jest 7 słupów mądrości. I te 7 słupów mądrości wyznaczają pewną przestrzeń, którą Alina nazwała przestrzenią błogosławieństwa. Ona mówi, widziała w wizji, że na zewnątrz, poza tą przestrzenią błogosławieństwa, jest tak jakby z jakąś pleksą. Były demony, które czekały na człowieka, ale one nie były w stanie dostać się w przestrzeń błogosławieństwa. I mówi, w tej przestrzeni błogosławieństwa jest wszystko. Jesteś mądry, w przestrzeni masz słowo wiedzy, w przestrzeni masz błogosławieństwo, masz zdrowie. Każde błogosławieństwo jest w tej przestrzeni, którą wyznacza 7 słupów mądrości, jak ona to nazwała. Chcę wam powiedzieć, to jest nic innego jak bycie w Chrystusie. Kiedy jesteś w Nim, to On jest twoją świętością, sprawiedliwością, tylko dlatego, że jesteśmy w Nim. Tylko dlatego. My nie mamy tego sami z siebie, to mamy w Nim. Kiedy jesteśmy ukryci, jeżeli tylko się wymkniemy z tego, to tam czekają na nas demony. Dlatego dzieją się w życiu chrześcijan złe rzeczy. Tylko dlatego, że się wymykamy. Musimy zrozumieć. Wiecie, to jest na wagę życia i śmierci. Jestem przekonany, że mądrość, którą Bóg chce nam dać, jest na wagę życia i śmierci. Bo wiecie, albo będziemy żyć, albo będziemy cierpieć. Albo będziemy cierpieć i umrzemy. I będziemy atakowani przez diabła. Jeżeli tego nie złapiemy i będziemy się ciągle wymykać jak głuptasy. Wiecie, jak takie głuptasy. Wymykać się z tej przestrzeni, z jego ochrony. Dalej Koryntian mówi,
Tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Zmartwychwstaniemy ci, którzy są w Chrystusie. I ostatni. Zawsze daje zwycięstwo. Gdzie? W Chrystusie. Pytasz, możesz pytać dzisiaj Boga. Panie, przecież Twoje słowo mówi, że mamy zawsze zwycięstwo w Chrystusie. No tak. Możesz powiedzieć, Boże, to dlaczego ja nie mam zwycięstwa? W tej dziedzinie nie mam zwycięstwa. W tamtej dziedzinie nie mam zwycięstwa. W tej nie mam zwycięstwa. A przecież Twoje słowo mówi, że zawsze mam zwycięstwo. No tak. To słowo mówi, że masz zwycięstwo w Chrystusie. Co, jak się wymkniesz się z tego? Możesz się z tego wymknąć. I co wtedy? Nie masz zwycięstwa. Możesz być chrześcijaninem, ale wymykasz się. Ja dzisiaj tego w ogóle nie chcę poruszać, ale chcę następnym razem powiedzieć o Galacjanach. To właśnie Galacjanie. Historia listu do Galacjan, list do Galacjan pokazuje, że ich historia mówi o tym, że oni się wymknęli z Chrystusa, że się wydostali z Niego, że uciekli z tej obecności. Schować się w Jezusie i nie uciekać stamtąd. Galacjanie, ich historia pokazuje, że oni się wymknęli. Co się wtedy wydarzyło? O tym będziemy następnym razem.